Cześć. Pada, wieje, a ja znów w Warszawie, bo dziś premiera, polska premiera Motorola One Zoom. To chodźcie, zobaczymy, co tam pokazują. Motorola One Zoom jest wyposażona w poczwórny aparat fotograficzny. Główna matryca tego aparatu ma 48 megapikseli, przysłonę 1.7 i obsługuje technologię quad pixel, czyli może łączyć 4 sąsiednie piksele w jeden duży super piksel, by przechwycić więcej światła i zapewnić lepsze zdjęcia w słabym oświetleniu. Do tego aparat ten ma optyczną stabilizację obrazu, więc tym bardziej powinien się sprawdzić w fotografii wieczorno-nocnej. Ale tak naprawdę wyróżnikiem tego smartfonu, ujętym nawet w nazwie, jest 8-megapikselowy aparat z teleobiektywem, pozwalający uzyskiwać bezstratne zbliżenie 3 razy albo hybrydowe zbliżenie aż 10-krotnie. Co ważne, również i ten moduł ma optyczną stabilizację, która przy zdjęciach ze zbliżeniem jest naprawdę bardzo potrzebna, wręcz niezbędna. Działanie tych dwóch najważniejszych aparatów uzupełnia jeszcze 16-megapikselowy aparat szerokokątny, obejmujący zakres 117 stopni, no i 5-megowe oczko do pomiaru głębi do rozmywania tła. Natomiast przedni aparat ma 25 megapikseli i mieści się w kropelkowym wycięciu w 6,4-calowym ekranie OLED-owym zwanym Max Vision. Wyświetlacz ten ma rozdzielczość Full HD i zintegrowany czytnik linii papilarnych. Sercem tego telefonu jest 8-rdzeniowy procesor Snapdragon 675, wspomagany przez dość skromnie wyglądające 4 GB pamięci operacyjnej i zupełnie przyzwoite 128 GB pamięci wewnętrznej, które to oczywiście można jeszcze rozbudować kartą microSD. Motorola One Zoom zasila akumulator o bardzo fajnej pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem 15-watowym. A wszystko to zamknięto w dość atrakcyjnie wystylizowanej obudowie z tyłem mającym taką szczotkowaną, ciekawą fakturę, która chyba raczej nie będzie się zbytnio brudzić, a do tego zapewni dobry chwyt telefonu. Ten telefon nie będzie śliski. A całość wieńczy bardzo fajny akcent w postaci podświetlanego logo Motorola w pobliżu tylnego aparatu fotograficznego. A, z tego wszystkiego nie powiedziałem Wam najważniejszego. Ile ten telefon będzie kosztować? 1799 zł i 3 kolory będą do wyboru. No i to na tyle z polskiej premiery Motorola One Zoom. Do zobaczenia, cześć!